tego jestem, żeby coś bronić. W dwóch ostatnich meczach nie miałem za dużo pracy. Teraz miałem, no w końcu chłopaki powiedzą, że za coś jestem opłacany, coś jestem opłacany, dokładnie. Cieszę się, że wybroniłem wszystko. No i aby tak dalej. To był trudny mecz. Trudny z punktu widzenia bramkarza. Olimpia postawiła dzisiaj dobrze grali, prawda? W drugiej połowie to no, jak po czerwonej kartce, no nas zmietli w sumie. My mogliśmy tylko jakieś kontry wyprowadzać, później czerwona kartka dla nich, gra się wyrównała. W sumie po moim zagraniu był karny, prawda? Ale... Pytałem Piotrka Ruszkula o te dwa strzały. Pierwszy, no to słupek, brak centymetrów. Przy drugim bardzo Ciebie pochwalił za interwencję. Ty widziałeś, jak to z Twojej perspektywy wyglądała ta jego główka, po której ta znakomita interwencja była? No uderzył, no uderzył w, na moje szczęście jeszcze w moim zasięgu, prawda? To zdążyłem się wyciągnąć i wybroniłem. No a przy tym słupku myślę, że... No nie, ta była lepsza z głowy, bo miał chyba z 5 metra, zdaje się, uderzał. Tam był niekryty. Spytam Cię, Andrzej, jeszcze o sytuację z końcówki pierwszej połowy, kiedy lobował Frańczak. Piłka nie wpadła, nie wpadła, ale nie wpadła do bramki. Ja rozumiem, że nie wpadła, ale byłeś wtedy zaatakowany? Ktoś wpadł w tak, piłkę do boku wyrzuciłem, bo ten napastnik Dziedzic chciał, wślizgiem wchodził do niej, bo do pustej miał i we mnie wpadł później. Aha. Tam był faul na mnie. No to teraz już tylko zwycięstwa? No miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, w końcu się przełamaliśmy i teraz aby tak dalej.